Uważam, że jestem przygotowana. Wiadomo, jest stres, jest lekki stres, ale uważam, że ponad wszystko dobrze to napiszę. Trochę stresu jest, ale trzeba chyba podejść po prostu na luzie. Co będzie, to będzie. Wydaje mi się, że jesteśmy dobrze przygotowani, więc chyba nie musimy się czego bać. Uczniowie zdobywali tą wiedzę podczas korepetycji miejskich, podczas oczywiście zajęć, które były prowadzone online, ale również na takich spotkaniach indywidualnych z danym nauczycielem. Wtedy, jeśli dany uczeń poprosił, to takie spotkanie, takie przygotowanie też się odbywało. W szkole były korepetycje miejskie, które też dużo dały, bo były w sobotę. W naszej szkole bardzo dobra była ta nauka zdalna i sobie poradziliśmy. Wydaje mi się, że jak ktoś chciał się nauczyć, to jednak przyłożył się po prostu też na tych lekcjach, uważał bardziej i myślę, że jeżeli się uważało na tych lekcjach, to że powinno się bardzo dobrze zdać egzamin. Ja ze swojej strony i zapewnie całe grono pedagogiczne i dyrektorzy wszystkich szkół trzymamy kciuki za to, żeby uczniom powiodło się, żeby otrzymali jak najlepsze oceny po to, żeby otwierała się jak najlepsza droga do tego, żeby znaleźli swoje miejsce w szkołach ponadpodstawowych.